Nazywam się Joanna. W tym roku miałam przyjemność być koordynatorem projektu Kasztanowa Majka Mini Ścieżka Edukacyjna. Ale od początku. Kiedyś było u nas dużo kasztanowców, ale z biegiem lat zaczęło ich ubywać. Chcieliśmy posadzić nowe. I tak powstał pomysł stworzenia miejsca, w którym można byłoby zobaczyć różne odmiany kasztanowców. Postanowiliśmy złożyć wniosek, ale nie chcieliśmy się ograniczać tylko do wsadzania nowych drzewek. Chcieliśmy stworzyć coś nowego. Projekt był bardzo złożony. Zakładał m.in. przeprowadzenie warsztatów fotograficznych, manualnych, odnowienie przystanku, sprzątanie i przygotowanie terenu do sadzenia drzewek. Byliśmy zaskoczeni, że tyle osób chciało nam pomóc. No i główny punkt projektu. Tabliczki, opisy, sadzimy. Pomyśleliśmy, że fajnie będzie, jak nadamy drzewkom imiona, jak wsadzą je przedstawiciele różnych zawodów. Pomysł się sprawdził. Mieszkańcy bardziej dbają o drzewka, a to bardzo cieszy. Na koniec nagroda, piknik i gra terenowa, która dla nas jako organizatorów była nowym doświadczeniem. Udało nam się stworzyć alejkę, w której rosną różne odmiany kasztanowców. Zwiększyliśmy atrakcyjność miejsca spacerowego, poprawiliśmy estetykę naszej miejscowości, zwiększyliśmy akceptację mieszkańców dla naszego pomysłu. To, że mieszkańcy nam pomagają, to, że się opiekują drzewkami, to, że dzieci stają przed kasztanowcem i czytają jego opis, to, że wiedzą więcej o kasztanach, wiedzą, że Florian rosnący przy remizie to kasztanowiec krwisty, a Basię wsadzili górnicy. Mamy 14 różnych gatunków kasztanowców. Lepiej poznaliśmy siebie, lepiej poznaliśmy przyjaciół. Wiemy, kto potrafi świetnie wbijać gwoździe, a kto zrobi piękny plakat. Jesteśmy dumni, że jesteśmy stąd. Mamy poczucie, że tworzymy historię i przyczyniamy się do nowego wizerunku naszego Popłuczyna jako wioski kasztanowców.